Tak jest. Dzień dobry, proszę o uwagę. Chciałem wszystkich serdecznie powitać na kolejnym spotkaniu urbanistycznym. Tym razem organizowanym zarówno przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej w Parku WW, jak i Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie. Więc spotkanie ma podwyższoną rangę przez naszych szanownych gości. Teraz przedstawię panelistów, którzy będą dzisiaj dla nas mówić o naszym temacie, czyli modelu udalnego zarządzania w planowaniu przestrzeni. Ten temat będziemy rozpatrywać na podstawie książki obecnego tu profesora Macieja Nowakowskiego. Książka nazywa się 100 lat planowania przestrzeni polskich miast 1910-2010. I teraz przedstawię właśnie naszych prelegentów. Jest to już wspomniany profesor Maciej Nowakowski, członek TU, autor oczywiście tej książki, ale również innych publikacji z zakresu urbanistyki, z zakresu planowania, z zakresu tematyki miejskiej. Współpracował z wieloma osobami z świata urbanistyki. Następnie pan Bartłomiej Kolipiński, prezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest autorem i współautorem licznych opracowań, artykułów, publikacji z zakresu metodologii, z zakresu prawnych aspektów planowania przestrzennego. Powitajmy też pana Marcina Świetlika, członka Towarzystwa Urbanistów Polskich, zatrudnionego w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. Również zajmował się planowaniem, został uhonorowany przy przyporządzania miejscowych planów. Więc mamy trzech prelegentów, którzy postarają się przedstawić nam temat. A temat jest ciekawy. Będzie obejmował trzy główne zagadnienia w tym właśnie modelu zarządzania w planowaniu przestrzennym, w rozwoju przestrzennym. Ta tematyka będzie dotyczyć po pierwsze legislatury planistycznej, po drugie tego, jakie organy odpowiedzialne są za planowanie przestrzenne i takiego pytania, czy powinniśmy planować, czy zarządzać swobodnie, czy jednak nakładać normy w planowaniu. Najpierw będzie część prowadzona przez naszych trzech prelegentów, potem dyskusja otwarta. Naszym celem jest próba odpowiedzi na takie trzy pytania. Czy możliwe jest efektywne zarządzanie rozwojem przestrzennym w obecnych ramach prawnych? Co należy zmienić, aby możliwe było optymalne wykorzystanie przestrzeni jako miejsca ścierania się różnych interesów? Oraz które z praktyk planistycznych wymienionych w książce 100 lat planowania przestrzeni polskich miast 1910-2010 mogą być implementowane teraz i w przyszłości w zarządzaniu przestrzenią? Więc po tym krótkim wstępie zaczniemy od wypowiedzi naszych gości, więc bardzo proszę o wypowiedź. Rozumiem, że ja, tak? Tak, pan Bartłomiej Kolipiński. Proszę państwa, przede wszystkim chciałbym i to zrobię na stojąco, a potem sobie pozwolę usiąść. Bardzo serdecznie podziękować i pogratulować zorganizowania tego spotkania. W imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddziału Warszawskiego chcę ten temat tutaj wyrazić i naprawdę bardzo się cieszymy i nie dlatego, jak tutaj kolega Michał powiedział, że to spotkanie ma mieć podwyższonej randce, tylko dlatego, że dla nas jest to również wielka frajda móc rozmawiać, bo mam nadzieję, że po tych naszych wystąpieniach będziemy rozmawiali właśnie z młodym pokoleniem tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z urbanistyką i planowaniem przestrzennym. A więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, cieszymy się bardzo. Chciałbym w imieniu, no troszeczkę tutaj też, bo rozumiem, że jesteśmy współgospodarzami, powiedzieć, że
również oprócz wymienionych tu prelegentów na sali jest trzech zasłużonych działaczy Towarzystwa Urbanistów Polskich, tak, którzy siedzą i będą kolega, od kolegi Janusz Nadzielowski, Stanisław Funa i Bogdan Wyborek. Także serdecznie też kolegów witam i bardzo serdecznie, że tak powiem, no, zachęcam wszystkich do dyskusji po tych naszych wystąpieniach. I tyle tytułem takiego właśnie tutaj powitania oficjalnego, a teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, to na siedząco przystąpię do wypełnienia zadanego tutaj przez organizatorów, przez Was zadania, czyli właśnie takiego zagajenia, naświetlenia problematyki przy okazji książki pana profesora Nowakowskiego. Otóż chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, tak, że na początku, że w tym roku Towarzystwo Urbanistów Polskich obchodzi jubileusz 90-lecia. Założone w Warszawie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej nieprzerwanie przez 90 lat funkcjonowało. I można powiedzieć, że nie było lepszego prezentu urodzinowego jak książka profesora Nowakowskiego 100 lat planowania przestrzeni polskich miast. Ponieważ z tych 100 lat, 90 lat to jest działalność Towarzystwa Urbanistów Polskich. I nie da się, że tak powiem, rozdzielić historii planowania, historii urbanistyki polskiej od działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich. A więc, panie profesorze Maciu, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za ten urodzinowy prezent. I kilka słów na temat tej książki, która może już jest częściowo znana, ale na pewno nie wszystkim. Proszę Państwa, jest to dzieło, można powiedzieć, opracowanie no, bardzo, bardzo oryginalne i bardzo potrzebne. We wstępie do tej książki profesor Nowakowski, architekt urbanista, napisał, że wszedł na pole uprawiane przez historię. Ale trzeba powiedzieć, że ta działka była słabo zagospodarowana przez historyków i bardzo dobrze, że nie historyk wszedł na pole uprawiane, czy które powinno być uprawiane przez historyków i no, odważnie przy współpracy koleżanki Barbary Mańkowskiej no, dokonał właśnie takiego opracowania podsumowującego czy opisującego, no, co jest w ogóle niezwykle odważnym zadaniem, żeby nie powiedzieć karkołomnym, żeby 100 lat planowania urbanistycznego, nawet tylko ograniczonego do wybranych ośrodków, no, spisać wielowątkowo. Bo w tej książce są zarówno zagadnienia metodologiczne, legislacyjne, organizacyjne planowania przestrzennego, no ale to jest naprawdę, trzeba było mieć bardzo dużo wiedzy i dużo, że tak powiem, odwagi, tak, panie profesorze, odwagi, żeby się porwać na takie opracowanie, mając w świadomości, że bardzo wielu uczestników tej opisywanej historii żyje i też tą swoją historię jakoś tam, prawda, będzie, tą książkę będzie oceniać. Pan profesor Nowakowski przyjął założenie, że będzie starał się no, być obiektywnym, czyli opisywać te zdarzenia w sposób bezstronny. I muszę powiedzieć, postawił pytanie, czy mi się to udało, niech ocenią czytelnicy. Więc ja bym powiedział tak, że niewątpliwie to się profesorowi udało, ale nie do końca i chwała mu za to. To znaczy dlatego, że to opracowanie jest niewątpliwie opracowaniem, które jest, pokazuje poglądy bardzo wielu autorów. Książka bibliografia w tej książce 350 pozycji. A jednocześnie profesor Nowakowski no, do każdego jakby okresu, który był omawiany w tej książce, do każdego zagadnienia dawał swoje komentarze i te komentarze bardzo, że tak powiem, wzbogacają i uatrakcyjniają tę książkę, dlatego że no, może gdyby historyk to pisał taki zawodowy, to ta książka byłaby bardziej historycznie, że tak powiem, poprawnie napisana, ale nie sądzę, żeby była bardziej atrakcyjna dla szerokiego odbiorcy, a zwłaszcza dla nas, którzy żeśmy w jakiś sposób w tej historii w jakichś okresach tam uczestniczyli. I wreszcie jeszcze jedna uwaga na temat książki profesora Nowakowskiego. Ta książka zawiera przesłanie skierowane do, jak to profesor Nowakowski napisał, do wnuków, którzy wchodzą na drogę urbanistycznego zawodu. Czyli proszę Państwa, do Was ta książka jest kierowana.
Muszę powiedzieć, że z pewnym apelem, który chciałbym tutaj też no, za profesorem Nowakowskim powtórzyć i pod tym apelem się podpisać dwoma rękoma, a mianowicie profesor pisze tę książkę nie tylko, żeby przypomnieć, ale również, żeby pokazać i apeluje o to, żeby nie odkrywać Ameryki, żeby korzystać z tego dorobku, oczywiście w sposób bardzo krytyczny, ale żeby spojrzeć na te 90, na te 100 lat planowania przestrzennego z perspektywy również tego, że dzisiaj cały czas musimy, mówimy o, że tak powiem, reformie planowania przestrzennego, o koniecznych zmianach. Państwo mówicie o idealnym modelu, prawda, zarządzania rozwojem przestrzennym. To pokazuje, że mamy sytuację nieidealną. Ale powiedzenie, że jest sytuacja nieidealna, no to byłoby po prostu no, już takim bardzo najdelikatniejszym określeniem. Ogólnie uważa się, że mamy sytuację, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, bardzo krytyczną. Proszę Państwa, tak tę książkę tutaj przedstawiając, chciałbym no, odpowiedzieć na postawione pytanie przez organizatorów, czy istnieje możliwość bardziej efektywnego zarządzania rozwojem przestrzennym dzisiaj na podstawie dzisiaj obowiązującego prawa, dzisiejszych ustaw. I no jest to pytanie niezwykle, że tak powiem, znaczy nie ma trudnych pytań, są tylko problemy z odpowiedzią. I ja muszę powiedzieć, że takie problemy z tą tutaj na to pytanie mam, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I no, postaram się oczywiście nie w sposób jakiś bardzo uporządkowany, całościowy, bo tego się po prostu nie da w tak krótkim wystąpieniu, ale chciałbym no, do paru kwestii się odnieść. I tutaj skorzystam z książki profesora Nowakowskiego, który opisując 100 lat historii w zakończeniu sformułował 9 tez, które jego zdaniem no, są konieczne, tezy, zalecenia do tego, żeby planowanie przestrzenne czy gospodarka przestrzenna no, wyszła z tego kryzysu, w jakim się znajduje. Ja myślę, że warto, żeby te tezy, które są kierowane no, również właśnie do Państwa, żeby o nich kilka słów powiedzieć, przypomnieć, czy znaczy odwołać się do nich i je skomentować. I pierwsza teza, którą profesor Nowakowski stawia w swojej książce, teza naprawcza, jest taka, że trzeba skonsolidować cały system prawny planowania i zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, dzisiaj mamy około 60 ustaw, które no, regulują sferę szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej i dwa razy tyle aktów wykonawczych do tego. I ten stan prawny jest no, nieopanowany w zasadzie. Powoduje bardzo wiele problemów interpretacyjnych i jest powodem bardzo wielu, że tak powiem, nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki przestrzennej. Mamy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma charakter ściśle proceduralny i mnóstwo innych ustaw branżowych, które określają prawo materialne i zagospodarowania przestrzennego, tak to się określa, i te ustawy nie są z sobą spójne. Również sama organizacja planowania przestrzennego i również sama metodologia planowania przestrzennego jest dzisiaj, no, nie jest skonsolidowana, jeśli tak można powiedzieć. A więc tu jest pierwsza uwaga dotycząca zarządzania rozwojem zagospodarowania czy rozwojem przestrzennym, konieczność konsolidacji, uporządkowania, wprowadzenia pewnych rozwiązań systemowych koniecznych do tego, żeby można było zarządzać tym rozwojem. Planowanie jest elementem zarządzania rozwojem, prawda? I w związku z tym myślę, że warto byłoby tutaj tę tezę mocno wzmocnić profesora Milanowskiego i chciałbym ją zilustrować dwoma czy trzema przykładami. Mamy dzisiaj specustawy, tak zwane, Państwo wiecie, drogowa, kolejowa, lotnicza,
o gazoporcie w Świnoujściu, o euro 2012, no tyle już nie obowiązuje. I jeszcze inne ustawy, te, które określają zasady lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym. Otóż to jest rzecz, która jest, powinna być objęta tajemnicą państwową, ten zapis, zwłaszcza w kontaktach międzynarodowych, bo wszystkie te ustawy, proszę Państwa, mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie w którymś miejscu artykuł, który mówi, że w odniesieniu do lokalizacji tych inwestycji przepisy o planowaniu przestrzennym nie obowiązują. No, jest to kuriozalne, że tak powiem, żeby ustawa o planowaniu przestrzennym nie obowiązywała w odniesieniu do lokalizacji, do tego, z czego to planowanie przestrzenne powstało. Bo między innymi ono powstawało z tego powodu, prawda, w Anglii, ponieważ no, trzeba było gdzieś te drogi, te infrastrukturalne urządzenia w warunkach prywatnej własności gdzieś, prawda, poprowadzić i zrealizować. I teraz my doszliśmy do tego, że w warunkach naszych dzisiaj stwierdziliśmy, że prawo planowania przestrzennego do tego nie obowiązuje. Druga rzecz, całe procedury środowiskowe, prawda? My dzisiaj mamy specustawę, nie tylko drogowe, ale mamy z punktu widzenia planowania przestrzennego specustawy środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko, które są robione niezależnie od systemu planowania przestrzennego. I oczywiście byłoby wielkim osiągnięciem, żeby w ramach tej postulowanej przez profesora Niewiadowskiego konsolidacji dokonać również tego, żeby to, co kiedyś było, proszę Państwa, te oceny środowiskowe, to wyrosły z warsztatu planowania urbanistycznego. To oczywiście była i opracowania ekofizjograficzne, ESOP, tutaj personalnie pani docent Różycka i tak dalej, związana też z Uniwersytetem Warszawskim. A więc to było. Teraz jest to w oddzielnych legislacjach, w oddzielnych procedurach i jest to bardzo niedobre. I wreszcie, proszę Państwa, ta sytuacja tych mnogości ustaw, tych bardzo wielu, powoduje, że naprawdę tak zwany przeciętny Kowalski w ogóle nie rozumie, o co w tym planowaniu przestrzennym chodzi. On jest zagubiony tą ilością przepisów, procedur, tych ilością ustaw, które musi pokonać, że po prostu no, naprawdę jest to jedna z przyczyn bardzo dużych problemów i perturbacji. Parę lat temu byłem, proszę Państwa, świadkiem takiej awantury, dyskusji w kawiarni przed południem. Co się okazało? Trzech takich biznesmenów dyskutowało, czy decyzją o warunkach zabudowy można odrolnić teren, prawda? I tak się, że tak powiem, tym denerwowali, ale co ciekawe, do dzisiaj nie wiadomo, czy można, proszę Państwa. I to nie ci dżentelmeni mówią, tylko profesorowie prawa. W związku z czym sytuacja wygląda dosyć, że tak powiem, pod wieloma względami niedobrze. Druga teza profesora. Skuteczna organizacja planowania w odniesieniu do systemu zarządzania. Ja rozumiem, panie profesorze, że ta teza dotyczy kwestii, czy dzisiaj mamy dobrze rozłożony system planowania przestrzennego pomiędzy gminę, samorząd województwa, administrację rządową i nieobecny w systemie planowania przestrzennego powiat. Warto rzeczywiście nad tym się zastanowić, szukając nowych rozwiązań modelowych dla gospodarki przestrzennej, dla planowania przestrzennego, bo nie tylko planowanie miast, ale rozumiem, że nie ma planowania miejskiego bez planowania na innych, wyższych poziomach organizacji państwa. A więc sprawa niezwykle ważna, żeby system planowania przestrzennego był adekwatny do rzeczywistych kompetencji poszczególnych podmiotów władzy publicznej czy administracji publicznej. No, w myśl takiego powiedzenia, które bardzo mi, że tak powiem, odpowiada, że niech każdy planuje za siebie, niech samorząd województwa planuje za to, co jest w jego kompetencjach, gmina za to, co jest w jej kompetencjach, a rząd za to, co jest w jego kompetencjach. Żeby nie było takich sytuacji, prawda, planowania, jak to było w dawnym czasie, minionym PRL-u, że się planowało za innych. No i trzecia teza. Ja mówię w kolejności tej, którą wymienił profesor Nowakowski. Ja uważam, że ta powinna być albo na pierwszym miejscu, albo na ostatnim miejscu. Trzecie, nie wiem, czy jest jakoś uhonorowane. To jest teza dotycząca konieczności zerwania z zasadą wolności budowlanej. Proszę Państwa, to jest to, co jest no, takim, powiedziałbym, fundamentem systemu prawnego planowania przestrzennego w Polsce, czy gospodarki przestrzennej. Jest to wyrażone w jednym z pierwszych artykułów ustawy, a mianowicie, że każdy, kto ma prawo do terenu, ma prawo do jego zagospodarowania
na warunkach określonych w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy. Problem w tym, że jak nie ma planu zabudowy czy planu miejscowego, to on ma prawo też do zabudowy. Czyli ta zasada wolności budowlanej mówi tak, że z mocy ustawy każdy ma prawo do zagospodarowania swojej nieruchomości, chyba że to jest zakazane. Ale jeżeli nie jest zakazane, to się mogę budować gdzie chcę. To znaczy, proszę Państwa, żeby to uświadomić sobie skutki czy znaczenie, to wielokrotnie mówię przy różnych okazjach, że to oznacza, że z mocy ustawy dzisiaj Polska jest cała terenem budowlanym. A tylko tam, gdzie jest, są zakazy, to tam nie jest budowlany. No i to jest rozwiązanie, które jest po prostu, jeżeli się tego nie wyeliminuje, czy inaczej nie zinterpretuje, to jest sytuacja, moim zdaniem, jakby tu powiedzieć, no trochę bez wyjścia. Wszystkie inne działania reformatorskie nie dadzą pożądanego efektu z punktu widzenia ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju przestrzennego, jeżeli będzie obowiązywała zasada wolności budowlanej. W towarzystwie naszym toczy się teraz dyskusja. Mieliśmy takie spotkanie w ramach tego konwersatorium. Kolega Michał uczestniczy w waszym imieniu, prawda? Mam nadzieję, że przekazuję. I był między innymi profesor Hausner i dyskutowaliśmy o tych sprawach. I on użył takiego określenia na argument, że to jest uwarunkowanie, prawda, no, nie tyle z ustawy o planowaniu, ale z konstytucyjne prawo. Powiedział, że nasza konstytucja ma dużo rezerw i warto byłoby, że tak powiem, te rezerwy wykorzystywać po to, no, żeby w jakiś sposób to prawo robić w taki sposób bardziej, prawda, odpowiadający rzeczywistym społecznym potrzebom. Bo proszę Państwa, zasada wolności budowlanej, no, jest, jak powiedziałem, tym, co rozkłada system planowania przestrzennego. Ja nie jestem w stanie ocenić, od tego są prawnicy, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. Czy ta zasada jest wywiedziona z konstytucji obowiązującej. Ale mam odwagę głosić taką tezę, że jeżeli to jest zgodne z konstytucją, to dla tej zasady trzeba zmienić konstytucję, żeby to nie było zgodne z konstytucją. Bo nie mamy możliwości, nie ma żadnych możliwości obiektywnych do tego, żeby systemem zakazowym, a nie reglamentacyjnym zapewnić ład przestrzenny. Przy założeniu, to jest dla mnie kardynalna teza, którą chciałbym tutaj wyraźnie Państwu przedstawić, do dyskusji oczywiście. Czwarta teza, może bardziej taka, która może nie ma tego ciężaru gatunkowego, co ta trzecia właśnie, to jest planowanie w obszarach funkcjonalnych. No, proszę Państwa, dzisiaj to jest w zasadzie, to jest teza czy zalecenie powrotu do normalności. Można powiedzieć, że planowanie urbanistyczne, jego właśnie pewną cechą ewolucji tego planowania było planowanie w obszarach funkcjonalnych. Opracowanie studialne Warszawa Funkcjonalna z lat 30. było właśnie niczym innym, jak powiedzeniem, że inaczej się planować urbanistycznie nie da, jak wychodzić poza granice administracyjne i planować miasto z uwzględnieniem kontekstu regionalnego. Piąta teza, to jest teza dotycząca obligatoryjności planowania ogólnego. To znaczy, to jest teza, która trzeba ją widzieć poprzez dzisiejsze uwarunkowania wynikające z faktu, że dla miast, dla gmin sporządza się studia uwarunkowań, które nie mają tej sprawczej, znaczy nie mają takiej siły prawnej, która by porządkowała rozwój przestrzenny. I teza jak najbardziej słuszna, chociaż trzeba powiedzieć, że ta sprawa wymaga niewątpliwie dyskusji. Czym jest dzisiaj planowanie rozwoju miasta, a czym jest planowanie przestrzenne miasta? Musimy widzieć, że dzisiaj planowanie musi być planowaniem zintegrowanym. Taką tezę stawia również profesor Nowakowski w swojej pracy. I w związku z tym, no, jest to temat. Czy plan zagospodarowania przestrzennego ma być tylko planem określającym przeznaczenie terenu, czy określającym zasady rozwoju przestrzennego, polityki przestrzennej? Raczej no, ja osobiście skłaniam się ku tej tezie, że plan zagospodarowania czy plan przestrzenny musi być planem, który w okresie międzywojennym nazywało się w takim memoriale Towarzystwa Urbanistów Polskich, że plan musi być planem dyspozycji gospodarczo-przestrzennej.
Czyli że musi być jednocześnie planowaniem opartym na dobrych przesłankach gospodarczych, planowania strategicznego i tak dalej. I kolejne tezy dotyczą kwestii też bardzo kluczowej. Myślę, że ona tu została już przeze mnie trochę wspomniana. Przy okazji to jest sprawa interesu publicznego. Dzisiaj mamy formułę taką, że mamy równowagę interesów i wyważania interesu prywatnego z interesem publicznym. Jest to niewątpliwie słuszne z punktu widzenia, zasad, prawda, i pewnych kwestii wynikających z funkcjonowania społecznego. Tym niemniej, zasada ta wyważania musi być oprzyrządowana dzisiaj. Dzisiaj w systemie planowania przestrzennego nie ma, powiedziałbym, z punktu widzenia procedur wyważania interesu publicznego, społecznego czy interesu ogólnego w stosunku do interesów prywatnych, dobrych mechanizmów, które by pozwalały tę zasadę wyważania realizować. To jest kwestia bardzo ważna i wiąże się z kolejną tezą, a mianowicie tezą o konieczności wzmocnienia w systemie planowania przestrzennego tego, co w naszym języku, w naszym środowisku określa się mianem uspołecznienia procesu planowania, czyli inaczej partycypacji społecznej, czyli uczestnictwa obywateli, ludzi w procedurach sporządzania planów. Myślę, że o tym również będzie mówił kolega Marcin Świerny. I proszę Państwa, jak długo mówię, ale chciałbym w związku z tym zbliżać się do końca. Studium gminy, uspołecznienie, kwestia wprowadzenia, samo planowanie przestrzenne jest oczywiście, określa pewien stan, który musi być zrealizowany. Czyli jest kwestia realizacji planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj, proszę Państwa, w sytuacji, w której działamy w warunkach wielopodmiotowości gospodarczej, w warunkach prywatności, w warunkach gospodarki rynkowej, nie ma, że tak powiem, możliwości realizacji planu. Można oczywiście nakazowo, bez uruchamiania mechanizmów ekonomicznych, bez kwestii wartości gruntu, Proszę Państwa, wczoraj przeczytałem w Gazecie Wyborczej artykuł, gdzie pan, skądinąd dobry dziennikarz specjalizujący się w sprawach planowania przestrzennego, ze zdziwieniem nagle odkrył, że w jednej z miast gmina wprowadza koszty adiacenckie. No przecież to jest jedna z najstarszych instytucji w ogóle kształtowania ładu przestrzennego. I on nawet mówi, że taka dziwna nazwa. Nazwa jest stara jak planowanie przestrzenne. I proszę Państwa, i to pokazuje, gdzie my jesteśmy, prawda? To znaczy coś, co jest naturalne, że w momencie, kiedy gmina uzbraja teren albo przewiduje, musi przeznaczyć na cele publiczne, to ci właściciele nieruchomości partycypują w tych korzyściach, prawda? To znaczy wnoszą opłatę za to, że ich nieruchomość, ich działka, bez ich żadnego, że tak powiem, działania zyskała na wartości. Jak będzie ją sprzedawał, to ją sprzeda drożej niż za to, co miał przed wybudowaniem tego wodociągu. On nie musi korzystać z tego wodociągu, bo właśnie między innymi tam mieszkańcy protestowali, że jak to? Przecież my tam nie będziemy z tego korzystać, ale ta działka zyskała na wartości, prawda? A więc to pokazuje, jak potrzebne są dyskusje. I to, proszę Państwa, już inne tezy, można powiedzieć, są, już pominę w tej chwili. Zresztą o nich będzie również mówił kolega Marcin Świetny i myślę, że sam pan profesor też się do nich odniesie. Natomiast na koniec, proszę Państwa, chciałbym odnieść się do tego takiego pytania. Czy trzeba zmienić prawo, żeby było lepiej, czy może być lepiej bez zmiany prawa? Otóż ja chcę powiedzieć tak. To, że prawo trzeba zmienić, to jest oczywiste. Dlatego, że są sytuacje, w których po prostu jest niespójność tego prawa, jest dysfunkcjonalne. Ale jednocześnie twierdzę, że w ramach tego porządku prawnego można robić lepiej niż to czasami jest robione. Ja bym powiedział tak, mogę nawet to zilustrować sobie przykładem, proszę Państwa. Odwołam się jeszcze raz do tego kuriozalnego przykładu tych specustaw drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych. Otóż mogę powiedzieć tak, że te specustawy mówią, prawda, o tym, że przepisy o planowaniu przestrzennym nie obowiązują, czytaj, nie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego. I muszę powiedzieć, że
analizując działanie tej ustawy, że administracja publiczna w tym przypadku działa mądrzej niż ustawa przewiduje. To znaczy wszystkie jednak działania lokalizacyjne na gruncie tych specustaw są w gruncie rzeczy realizacją opracowań planistycznych wykonanych w latach 80., 70., czasami 90. i tak dalej. Czyli można wykorzystywać te działania. Można również wzbogacać warsztat planowania przestrzennego. Można naprawdę o wielu jakby wzbogacać istniejący warsztat planowania i metody planowania bez zmiany przepisów ustawowych. Ale generalna reforma, generalne zasady, chociażby sprawa wolności budowlanej, niewątpliwie wymaga radykalnego zmiany, czy odważnej zmiany prawa przestrzennego. I w tej chwili prace się toczą nad kodeksem budowlanym, który ma objąć wbrew nazwie nie tylko sprawy budowlane, ale również planowania przestrzennego. No i zobaczymy, jakie dadzą efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wypowiedź panu profesorowi. Pojawił się trochę gorzki obraz tej polskiej urbanistyki, ale na szczęście pan go trochę na koniec osłodził. Tak to też wynikało z książki, że nie jest aż tak tragicznie, jeśli będziemy rozważnie wykorzystywać to, co mamy. Więc teraz przejdziemy dalej. Pojawiło się dużo nowych pytań do tego zadanego. Mam nadzieję, że w dyskusji będziemy też się starać na nie odpowiadać. Więc teraz pan profesor Maciej Nowakowski. Ja się obawiam, że jeszcze trochę dalej goryczy, niestety. A ja wolę. Bo zacznę od tego, że chciałbym, żeby motto mojej wypowiedzi było zdanie profesora Jerzego Kołodziejskiego, wyjęte z jego referatu wygłoszonego w 2001 roku podczas posiedzenia Unii Metropolii Polskiej. Profesor powiedział, jedną z podstawowych spraw jest zmiana systemu zarządzania. Kulesza zaczął reformę test terytoryczny. Natomiast mam odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, które z praktyk planistycznych wymienionych w książce mogą być implementowane teraz i w przyszłości w zarządzaniu przestrzeni. Najprościej odpowiadając, no powiedziałbym, że teraz nie ma żadna. Bo dopóki w naszym parlamencie, nie w rządzie, nie we władzach często lokalnych, które postępują nie zawsze w myśl ogólnej zasady, którą bym po prostu może lekko wulgarnie powiedzieć, dopóki wolność tą swoją domu będzie dogmatem w naszym parlamencie, wśród naszych polityków parlamentarnych, nie możemy myśleć o efektywnie zarządzanej przestrzeni. Proszę Państwa, bardzo wiele różnego rodzaju przepisów prawnych, również ustaw, odpadło w parlamencie, zgłaszanych przez ministerstwa projektów, parlament nie przyjmował. W myśl właśnie tej liberalnej polityki, która jest prowadzona. Skrajnie liberalnej. Ale jestem optymistą. I dlatego wierzę, że wasza mądrość, zwracam się do Państwa, przezwycięży to XIX-wieczne skrajnie liberalne poglądy i że system gospodarowania przestrzenią, który był wypracowany w Polsce przede wszystkim na przestrzeni lat, na przełomie lat 50. i 60., po odpowiednich oczywiście korektach, które są niezbędne, zostanie przyjęty. Między innymi dlaczego wierzę w to, że może być ten powrót, to retro. Proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych, przyjęta została w 1996 roku
przez Stowarzyszenie Planistów Przestrzennych, Urbanistów, które się niezwykle jednak dynamicznie rozrastało i rozrasta, tak zwana, prawda, Karta Nowej Urbanistyki. Czym jest ta Karta Nowej Urbanistyki, jeżeli się jej przyjrzymy tak dokładnie? Jest to po prostu zmodyfikowana oczywiście karta ateńska z lat 30. odrzucona przez postmodernistów kiedyś całkowicie, prawda? Jako rzecz nie do przyjęcia. Wrócono po 30 latach do tych zasad, które wówczas były lansowane. Korekty polskiego systemu z lat 60. są na pewno niezbędne, ale nie powinny być te korekty tak bardzo wielkie, bo tak zwana Polska Szkoła Urbanistyki lat 60., która wówczas była bardzo wysoko ceniona w Europie, była wzorowana na przodujących europejskich systemach. Autorzy, główni działacze wówczas, prawda, w tej dziedzinie, doskonale się orientowali, co się dzieje w Europie Zachodniej. I wzorowali się, jeśli chodzi o ustawę z roku 1961 o planowaniu przestrzennym, na europejskich wzorcach. No tak. Kolejną zacznę teraz od uproszczonej pewnie definicji miasta. No bo o planowaniu przestrzeni miast jest mowa w książce. Wobec tego trochę ograniczę się do miasta. Jeżeli się Państwo ze mną zgodzą, że miasto to nie tylko ulice, domy, fabryki, parki, ale przede wszystkim ludzka społeczność, która chce żyć w określonych przez siebie miejskich warunkach społecznych, gospodarczych, przyrodniczych, kulturowych, to otrzymamy odpowiedź, jak złożonym uwarunkowaniom ma odpowiadać przestrzeń miasta i jaką wiedzą powinni dysponować projektanci miasta. Wielość i różnorodność problemów w życiu miasta, którym powinna odpowiadać rozległość zainteresowań urbanisty czy planisty, tu mała dygresja. Ja wymiennie stosuję słowa te, raz urbanista, raz planista. Towarzystwo Urbanistów Polskich to jest tradycyjna nazwa zrzeszająca, teraz powiedzielibyśmy, planistów, prawda? Bo nie tylko ludzi, nie tylko zajmujących się planowaniem miast. No ale tradycyjna nazwa jest to Kościół. Tak, urbanistyczny. I ta wielość i różnorodność, no to jest jedna z podstawowych zupełnie cech współczesnej urbanistyki. I tutaj trochę odpowiedź tam postawione przed chwilą pytanie, prawda? Czy plan objęty elaboratem technicznym przede wszystkim? Moim zdaniem nie. Powinien być planem rozwoju, a jeżeli rozwoju miasta dla pewnej społeczności, no to trzeba poznać również tę społeczność i jej potrzeby. Ta społeczność nie jest zresztą jednolita. I to jest dalsze utrudnienie naszej pracy. Poglądy, interesy obywateli, także ich grup, nie zawsze są zbieżne. Obserwujemy procesy gry interesów związanych z tym konfliktów, korupcji. Pojawia się problem dobra indywidualnego, grupowego, ogólnomiejskiego, narodowego, europejskiego w końcu. I pytanie rodzi się wówczas, czy możliwe jest rozstrzyganie konfliktów bez określenia hierarchii celów. Czy miejscowy plan zagospodarowania zespołu kilku domów, na przykład sporządzone na życzenie dewelopera,
ma tę samą wartość, co plan rozwoju miasta, aglomeracji, regionu? Chyba nie. Rozwój polskiej urbanistyki 60. lat to była przede wszystkim zasługa ludzi. Mieliśmy wówczas wiele głów o bardzo dużym ilorazie inteligencji, ale przede wszystkim ludzi o twórczych ambicjach i o dużym zaangażowaniu. Jednak ich pojedyncze wysiłki na pewno nie dałyby tak znakomitych efektów, gdyby nie istniał wówczas katalizator umożliwiający i przyspieszający procesy twórcze. A tym katalizatorem była doskonała organizacja służb urbanistycznych, dzieło niewielkiej grupy ludzi pracujących pod kierunkiem profesora Skibieskiego. Większość wojewódzkich ośrodków urbanistycznych brała udział w doskonaleniu systemu. To nie tylko sam komitet, prawda? Nie tylko ta jedna grupa niewielka ludzi. Ona organizowała działania. Natomiast cała nieomal społeczność urbanistów polskich czy planistów polskich brała udział w kształtowaniu tej polskiej szkoły urbanistycznej. W powołanym w 1953 roku Komitecie do spraw urbanistyki i architektury działał również sześcioosobowy zespół, tak zwany zespół głównego urbanisty, albo zwany też nieraz zespołem urbanistów rejonu. Polska została podzielona na 6 rejonów, bo było nas, ja byłem jednym z nich. Było nas wówczas 6 i każdy miał swój rejon, na ogół po 3 województwa, którym miał się jak w pewien sposób opiekować, w cudzysłowie. Każdy z nas spędzał co najmniej 10 dni każdego miesiąca w tak zwanym terenie, wizytując pracownie wojewódzkie przede wszystkim, konsultując przypisane mu prawo te pracownie. Po powrocie do komitetu wymieniane były informacje. Powstawał ogólnopolski obraz problemów i sposobów rozwiązywania tych problemów zaproponowany w komitecie centralnym. Ale te podsumowania wykonane przez zespół urbanistów rejonów były prezentowane przedstawicielom wszystkich ośrodków wojewódzkich, naukowcom z instytutu, z uczelni, podczas organizowanych to na ogół raz na kwartał seminariów. Pomysły po prostu poddawane były burzy mózgów przedstawicielom wszystkich województw. I jeszcze jeden ważny aspekt, który pozwolił na zbudowanie w 60. latach, bo to jest moja odpowiedź, że dla mnie właśnie to, co wówczas zostało zbudowane, ta organizacja i tam te metody były, prawda, najcenniejsze. Jeden bardzo ważny aspekt. Planowanie przestrzeni jest wiedzą obejmującą kilka nauk technicznych i humanistycznych, dyscypliną wymagającą współdziałania architektów, inżynierów transportu, inżynierów infrastruktury technicznej, ekonomistów, przyrodników, socjologów, geografów. Tak były formowane wówczas polskie pracownie urbanistyczne od połowy lat 50. To zresztą był pewien ciąg dalszy idei, które 100 lat temu zostały podjęte, prawda, i sformułowane, bo na przykład w 21 roku w swoim podręczniku Ignacy Drexler pisał: nie tylko znajomość technicznej wiedzy jest w nauce budowy miast potrzebna, ale także poznanie zasad higieny, ekonomii, administracji, pokrewnych działów jest rzeczą konieczną. 1921 rok. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Bardzo ważny, naprawdę. Kształtowanie polskiej szkoły urbanistycznej. Nie przeszkadzali nam wówczas zbytnio politycy.
Na okres kilku lat wstrzymany został polityczny dyktat. Dlaczego? Bo, proszę przypomnieć sobie, narastające niezadowolenie, protesty społeczeństwa, które w 1956 roku doprowadziły do rewolty robotników Poznania, skutkowały chwilowym zliberalizowaniem totalnej władzy. We wszystkich nie ma Pekina. Zaprzestanie powszechnego terroru, obowiązku bezpośredniego naśladowania radzieckich wzorów, osłabieniem ideologicznych nacisków. W tym okresie mógł zaistnieć stosunkowo swobodny rozwój wizji, również myśli humanistyczne. Politycy nieomal przez kilka lat nie przeszkadzają. I w tym czasie Komitet Urbanistyki i Architektury przejawił najwyższą aktywność. Zorganizowana wówczas została sieć służb i pracowni urbanistycznych obejmująca wszystkie województwa i duże miasta. Nastąpił rozwój warsztatowych metod planowania. Stała szeroko zakrojona akcja kształcenia nowej kadry, posługiwania się tymi metodami. Na ten system kształcenia i dokształcenia zorganizowało się cały szereg zresztą wówczas działań. Organizowane były co parę miesięcy krajowe i regionalne seminaria. Organizowane były co parę lat ogólnokrajowe przeglądy planów miejscowych. Wielkie wystawy planistyczne. Ze wszystkich województw przywożono do Warszawy swoje opracowania i była wymiana po prostu metod, poglądów ogólnokrajowa, trwająca często 10 dni i 2 tygodnie, w czasie których, prawda, odbywały się cały szereg zresztą wykładów, dyskusji. Po prostu można by powiedzieć, że była jakaś wielka akcja w kształtowaniu tej naszej szkoły. Ogólnopolska, w której brało olbrzymią ilość ludzi ze wszystkich, z całej Polski, ze wszystkich województw. Następnie były oczywiście studia, które są w dalszym ciągu w tej chwili. Wówczas powstały studia podyplomowe w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Była stała wielospecjalistyczna działalność konsultacyjna, organizowana przez ten zespół urbanistów. Jeżeli myśmy widzieli, że gdzieś brakuje na przykład pomocy specjalistów w zakresie transportu, w zakresie socjologii, przyrody, prosiliśmy o pojechanie tam, o pomoc w tej dziedzinie. A również bezpośrednio pomoc planistyczna wstawiała koncepcję rozwoju miasta, która była udzielana przez wyjazdowe zespoły ekspertów różnych urbanistycznych specjalności. Proszę Państwa, we wszystkich województwach i w dużych miastach istniały miejskie, wojewódzkie i miejskie zarządy architektoniczno-budowlane kierowane przez głównych architektów województw i architektów miast, a w skład tych zarządów między innymi wchodziły działy urbanistyki oraz kilkudziesięcioosobowe, wielospecjalistyczne pracownie urbanistyczne. Efektem tych działań było wypracowanie wielu nowatorskich rozwiązań i wysoki poziom metod liczących się wówczas naprawdę w skali światowej. Co można wymienić jako główne efekty tego dorobku? Całościowy system planowania przestrzennego, który był zapisany w ustawie z 1961 roku. Szczegółowe metody sporządzania planów miejscowych ujęte w instrukcji z 1968 roku. Wprowadzenie typologicznego podziału jednostek osadniczych. My tego w tej chwili nie mamy. Mamy w ustawie obojętne, czyli dla małej wioski, małego miasteczka czy wielkiej metropolii są przepisy te same. Okay.
uporządkowanie wówczas pojęć i wprowadzenie jednoznacznego i poprzedniego języka urbanistycznego, słownego i graficznego. Od 60. lat właśnie zaczęliśmy mieć swój własny język, który był dla wszystkich zrozumiały. Przedtem każda pracownika rysowała plan po swojemu, używała własnego języka. No i co tu dużo mówić? Była to sytuacja trochę jak wieży Babel, prawda? Trzeba było się nauczyć każdego języka z każdej pracowni, żeby można było się w jakiś sposób porozumieć. Wspólny język, jak wiemy, jest rzeczą konieczną. Dalej, rozpoczęcie badań nad ekonomiką rozwoju miasta. Wówczas powstały właśnie na początku lat 60. tak zwana metoda analizy możliwości rozwoju miasta, metoda progowa, optymalizacja warszawska. Dalej, zasady i metody konserwacji zespołów zabudowych i miast całych też. Bo między innymi na przykład odbudowa zespołów staromiejskich od fundamentów. To, co było krytykowane przez specjalistów w tej dziedzinie europejskich i światowych, w Polsce zostało wprowadzone odbudowa Starówki Warszawskiej, Elbląga, i w końcu zostało uznane przez światowe środowisko konserwatorów zabytków. Uznane i docenione. No tak. Ale lata 90. tam przyniosły kolejną rewolucję. A każda rewolucja nie uznaje zmian ewolucyjnych. Zaczyna od niszczenia. Niszczenia wszystkiego. Nie patrząc, czy to jest zło, czy dobre. Rewolucja polega na tym, że najpierw trzeba zniszczyć wszystko, a potem dopiero na gruzach i popiera budować coś nowego. I tu niestety muszę powiedzieć, że ta budowa nowego była nieudolna. A dlaczego nieudolna? No bo założono, że to nowe musiało być zupełnie inne niż stare, ale nie tylko to, również inne niż u sąsiadów, mających wieloletnią praktykę demokratyczną i pracujących, przecież działających w systemie kapitalistycznym. Ale dla prawdziwego rewolucjonisty żadna tradycja, żadne wieloletnie doświadczenie nie jest do przyjęcia. Budowaliśmy naszą, własną. No i niestety do tej pory ostatnia, jak wiemy, prawda, ustawa 2003 roku. W ciągu kilku kolejnych lat była kilkanaście razy, w cudzysłowie przecięcie co pół roku była nowelizowana. Ciągle jest nie to, czego chcielibyśmy. No tak. Czy w tej chwili jest tak źle? No nie jest. Moim zdaniem częściowe upamiętanie już przyszło po 20 latach. I no nie u wszystkich. Najsłabszą moim zdaniem tutaj, prawda, miejscem to jest parlament nasz. Tam jest najtrudniej coś, cokolwiek tam przewalczyć, prawda? Ale działania różnych resortów są moim zdaniem no niestety, tu się proszę pomyliło, bo to się stało i Unia Europejska nie zaprotestowała. Prosiłbym, panie profesorze, o wyciągnięcie esencji, bo czas nas niestety goni. Tak, już. Wobec tego ostatnie parę punktów, to właśnie praktyki, które nie wymagają rozwoju. Wprowadzenie transycji przepisów krajowych i gminnych,
czyli po prostu tak zwany standard. Powołując się na ustawę. Wydany w trybie rozporządzenia i gminy główne i wyposażenie gospodarki przestrzennej w narzędzie pozwalające sprawdzić rzeczywiste skutki ekonomiczne i finansowe przyjętych metod i kierunków rozwoju miasta. W tym celu należy wykorzystać nie tylko przedemnie już potrzebne wspomniane prawda do roku lat 60. w tym zakresie analiza możliwości rozwoju miasta tworzenia projektu, ale również prace prowadzone w 80. latach pod kierunkiem profesora Tadeusza Markowskiego. Dziękuję za ten występ. Dziękujemy panie profesorze. Teraz w miarę szybko przejdziemy do wypowiedzi Marcina Świetlika. Mam nadzieję, że odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, powie nam pan, jak to wszystko w takim razie zoptymalizować, żeby te wszystkie hierarchie wartości, żeby te wszystkie starcia interesów w przestrzeni, w rozwoju tej przestrzeni można było jak najlepiej wykorzystać, więc proszę udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Zadanie jest zbyt ambitne, jak na moje możliwości, natomiast spróbuję parę pewnych sugestii przedstawić. Nie chciałbym zaczynać mojej wypowiedzi od głębszej analizy historycznej, to już zrobili moi poprzednicy, profesor Nowakowski, profesor Korypiński. Ja bym chciał tylko do tej beczki miodu mówiącej o sytuacji planowania przestrzennego, planowaniu przestrzennym w latach 50., 60., 70., bo jednak łyżkę dziegciu dodać. To znaczy, jednak pamiętajmy o tym, iż planowanie przestrzenne dokonuje się w otoczeniu politycznym, otoczeniu społecznym, otoczeniu gospodarczym. Nawet nie jest wyabstrahowane. I ta bardzo korzystna sytuacja dla planowania przestrzennego i na pewno, która przyniosła wiele bardzo interesujących rozwiązań, no miała jeden jednak minus, mianowicie abstrahowała od prawa własności. W tym przypadku własności gruntu, własności nieruchomości szerzej. Prawda? To było po prostu wtedy o wiele łatwiej było tworzyć te modele idealne, czy dążyć do modeli idealnych. To między innymi odnoszę się tutaj do tytułu dzisiejszego spotkania. Ta sytuacja bardzo korzystna dla planowania zaczęła się psuć w mojej ocenie gdzieś tak w połowie lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to dokonano bardzo radykalnej zmiany podejścia do spraw planowania w ogóle, w tym także planowania przestrzennego. Otóż w tym okresie, kiedy okazało się, że rzeczywistość nie nadąża za atrakcyjnymi wizjami między innymi przez ekipę kierowaną przez Edwarda Gierka, rzeczywistość nie nadąża za tymi obrazami, dążeniami. W sposób najprostszy brakuje środków na realizację tych zamierzeń. Wprowadzono zasadę tak zwanego planu otwartego. To znaczy stwierdzono, że w planie, czy to w planie gospodarczym, czy w planie przestrzennym, nie musi być dokonywany bilans potrzeb i możliwości. To znaczy, że można planować w sposób absolutnie oderwany od przyziemnej rzeczywistości, w tym ekonomicznej, możliwości finansowych. I w ten sposób planowanie przestrzenne także stało się elementem tak zwanej propagandy sukcesu. W planach wszystko wyglądało fantastycznie, wszystko miało się rozwijać i to doskonale, wszystko to było w planach zarządzania przestrzennego także pięknie zaprezentowane, tylko że po prostu nie było środków na realizację tych zamierzeń. I takie swoiste podejście ma miejsce także dzisiaj. Nie nazywa się to już w tej chwili propagandą sukcesu, ale możemy to nazwać PR-em, to wyjdzie mniej więcej na to samo. Planowanie
przestrzenne przy zmianie ustrojowej w Polsce w 90 roku zostało przypisane samorządom. Samorządom gminnym i samorządowi wojewódzkiemu. A rząd, administracja centralna odcięły się całkowicie od spraw planowania przestrzennego. Coś tam czasami pod przymusem robią, jakąś ustawę generują, prawda, czy jakieś rozporządzenie ministerialne. Natomiast stwierdzono, że sprawy ładu przestrzennego, rozwoju przestrzennego, ładu przestrzennego i tak dalej, są to problemy samorządów terytorialnych. To jest bardzo istotne i to ma swoje też określone skutki. Przechodzę teraz do spraw już takich bardziej konkretnych. W 1994 roku została ustalona, 1 stycznia 1995 roku weszła w życie ustawa o planowaniu przestrzennym, która miała dostosowywać zasady planowania przestrzennego do nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej w Polsce. I ta ustawa zawierała bardzo wiele bardzo sensownych rozwiązań. Może była trochę zbyt idealistyczna, ale też pamiętajmy, że to były początki, więc nie wszystko można było przewidzieć. Jeśli chodzi o tak zwane planowanie strategiczne, tutaj można zastosować taki podział planowanie strategiczne na szczeblu gminnym, którego wyrazem jest tak zwane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będą mówić studium, i planowanie operacyjne, którego wyrazem jest historia przestrzennego, a nie mówił w skrócie plan miejscowy. Otóż ustawa z 1994 roku w sposób bardzo dobry sytuowała studium jako tak zwany akt kierownictwa wewnętrznego, czyli dokument, który wypracowywały władze uchwałodawcze i władze wykonawcze gminy i robiły to w zaciszu gabinetu. Ten dokument nie podlegał żadnej procedurze uspołecznienia, nie był publikowany. To był taki wyraz kierunków i sposobów działań, którymi będzie miała zamiar kierować się władza, w tym przypadku na szczeblu gminy. To rozwiązanie w moim przekonaniu było bardzo dobre, natomiast zostało zmienione w 2003 roku przy nowej ustawie, kiedy studium zostało kierować się zasadą większej przejrzystości w planowaniu przestrzennym. To studium zostało zaliczone do nadal aktów kierownictwa wewnętrznego, ale z przypisaną mu procedurą uspołecznienia, to znaczy zbierania informacji o przystąpieniu do sporządzania studium, zbierania wniosków do studium, wykładania projektu studium do publicznego wglądu, publicznej dyskusji, możliwości składania uwag i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego w moim przekonaniu to jest rozwiązanie złe i skutki tego odczuwamy, co spróbuję jakoś uzasadnić. Otóż studium sporządza wójt, burmistrz, prezydent miasta, uchwala Rada Gminy czy Rada Miasta. Mieszkańcy obszaru gminy, miasta mają swoje oczekiwania. Z reguły ci, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych, chcieliby, żeby to były nieruchomości budowlane. Ci, którzy są właścicielami nieruchomości budowlanych, chcieliby, aby te nieruchomości na terenach, których są właścicielami, aby można było znacznie więcej budować, niż jest to dopuszczone do tego momentu obowiązujących przepisów. Władze gmin są w związku z powyższym, po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania studium, są zasypywane oczekiwaniami ze strony właścicieli gruntów rolnych, gruntów budowlanych. A ci właściciele to jest elektorat. W związku z powyższym władze gmin nie podejmują decyzji o nieprzyjmowaniu wniosku. No, musi to być sytuacja już naprawdę jakaś skrajna, gdzie odpowiednie przepisy z zakresu na przykład ochrony środowiska.
środowiska, ochrony zabytków czy jakiegokolwiek innego rodzaju wykluczają możliwość przyjęcia takiego wniosku. Jeżeli wpływają wnioski, żeby przekwalifikować kolejne dziesiątki, setki, tysiące hektarów na cele budowlane, to to jest przyjmowane. To jest realizowane. W efekcie studium, które powinno być dokumentem o charakterze strategicznym i ilustrującym prawdziwą strategię rozwoju przestrzennego miasta czy gminy, staje się po prostu koncertem rzeczy. Wszystko, co ludzie chcą, jest do tego studium pakowane, o czym uchwalane, bo po prostu władze gmin, jeżeli chcą rządzić dłużej niż jedną kadencję, inaczej postąpić nie mogą. Jeżeli nie zgodzą się z tym, czego oczekuje rektorat, to w następnych wyborach nie będzie. A jest tych samozachowawczych polityków ciała, prawda? W związku z powyższym odpowiadają pozytywnie na oczekiwania społeczne, tak rozumiane, i w studiach to, co później możemy sobie przeczytać w negocjacjach prasowych, w innych źródłach. Suma terenów wyznaczonych w studiach gminnych dla rozwoju budownictwa dałaby możliwość zbudowania mieszkań dla ilu to? 900 lat. Słucham? 900 lat. Prawie więcej 900 lat potrzeb mamy zabezpieczone. Ale jakie są te konsekwencje poza tym, że możemy, że mamy się z czego pośmiać? Otóż trzeba pamiętać o tym, iż ten poziom operacyjny planowania, czyli plany miejscowe, muszą być zgodne ze studium. Jeżeli w studium jakiś obszar jest wyznaczony pod zabudowę, to przy sporządzaniu planu miejscowego on musi być przeznaczony pod zabudowę. Nie ma możliwości takiej, że jeżeli w studium jest coś na cele złożone, to w planie miejscowym, które potem staje się przepisem gminnym i prawem lokalnym, aby w planie miejscowym była inna dyspozycja terenu. I trzeba pamiętać o tym, że jeżeli w planie miejscowym jest jakiś teren przeznaczony pod zabudowę, to władza nie ma prawa odmówić wydania pozwolenia na budowę. Czyli jeżeli w planie miejscowym mamy teren budowlany, to pozwolenie na budowę musi być wydane. Efekt jest właśnie taki, jaki obserwujemy w rzeczywistości. Miasta rozlewają się ponad miarę, poza swoje granice. Niszczone są w ten sposób najcenniejsze obszary przyrodnicze, a koszty rozwoju przestrzennego rosną w sposób niewspółmierny. Ludzie się denerwują, ponieważ czas dojazdu do centrum miasta wydłuża się w sposób niewspółmierny. Powstają monokultury mieszkaniowe, gdzie nie ma podstawowych usług i tak dalej, i tak dalej. Czyli z prostego, jak wydawałoby się, i szlachetnego w swoim zamyśle nadania studium gminnemu innej rangi niż ten taki gabinetowy dokument, powstaje to wszystko, co jesteśmy w stanie obserwować w tej chwili i co nas poburza. I nie jest prawdą, że to rozlewanie się miast dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez tak zwane decyzje o warunkach zabudowych. Ono się dokonuje poprzez studia gminne, poprzez plany miejscowe, również przez decyzje o warunkach zabudowych, ale nie wyłącznie. I teraz pytanie, co w związku z tym? Czy coś można zrobić, czy nie? No chyba jednak trzeba. Wydaje się, że ta sytuacja, którą obserwujemy, no jednak powoduje zbyt wysokie koszty rozwoju w Polsce. I to koszty rozumiane na przykład jako straty w walorach środowiska przyrodniczego, ale także te koszty bezpośrednie przeliczane na złotówki, które są w sposób nieefektywny wydawane na budowę coraz dłuższych i niepotrzebnie długich ulic, na coraz dłuższych sieci mediów. To wszystko kosztuje, a pieniądze wydawane na ten cel nie mogą być wydane na cele inne, bardziej uzasadnione.
A więc trzeba coś z tym zrobić. W moim przekonaniu nie możemy oczekiwać, że politycy coś tutaj wymyślą i zmienią sami z siebie ustawy i praktykę w kierunku bardziej racjonalnym. Jeżeli mają być jakiekolwiek zmiany dokonane, to musi to być autentyczny ruch oddolny. To znaczy muszą ludzie, mieszkańcy, państwo tu obecni, państwo tu obecni, więc całe społeczeństwo musimy jednak wywierać bardzo silną presję na polityków, bo tylko i wyłącznie to może ich wyrwać z takiego stanu samozadowolenia i zmusić do jakiegoś działania. Jeśli chodzi o to, jak społeczeństwo mogłoby wpływać, czy społeczności, no społeczeństwo w całości, ale społeczność to jest suma społeczności lokalnych, jak mogłyby wpływać na lepszy rozwój przestrzenny. Pierwsza rzecz to nie tak jak w tej chwili, kiedy społeczeństwo czy społeczności są stawiane w roli ekspertów. Tak? Projektanci przygotowują jakiś projekt planu miejscowego, a potem mieszkańcy mówią, czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. Jest to pewne odwrócenie, jak się wydaje, logiki, tak? Projektanci długo się uczą, nabierają praktyki, prawda? Przykładają się, studiują, poszerzają swoją wiedzę, robią zgodnie z tą najlepszą wiedzą fachową projekt, a potem przychodzą ludzie, którzy nie znają się na tym, bo niby skąd mieliby się na tym znać, mimo że to wszystko jest nie tak. Chyba jednak odwrotnie. W moim przekonaniu, to są już moje takie osobiste poglądy, w moim przekonaniu, po pierwsze, mieszkańcy powinni mieć bardzo istotną rolę w ocenie stanu istniejącego. Nikt lepiej niż mieszkańcy obszaru, który będzie objęty potem planem miejscowym, wiedzą, co jest dobrego, co jest złego na tym obszarze. Czyli pierwsza sprawa, to mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiadania się w sposób waloryzujący stan obecny. I dopiero taka społeczna ocena stanu istniejącego wraz z elementami warsztatu planistycznego, prognozami, etc., powinna przekładać się na formułowanie celów rozwoju. I kiedy byłyby określone cele rozwoju danego obszaru, mniejszego, większego, gminy, to wtedy powinni wejść fachowcy, bo do tego są przygotowywani, i znaleźć optymalne rozwiązania dla realizacji tychże celów. Jednym z elementów optymalizacji musi być porównywanie wariantów. Jeżeli jest przedstawiane opracowanie jednowariantowe, o jakim optimum możemy mówić, prawda? Więc kolejny element, który powinien być obligatoryjny w procedurze sporządzania planów, to powinien być obowiązek wykonywania wariantów i te warianty powinny być poddane ocenie społecznej. Przy czym warianty te powinny być wykonalne. To nie może być na tej zasadzie, jak to często robimy, z lenistwa, że robimy jeden wariant dobry, a drugi bez sensu, tak? To musimy zrobić. To powinny być warianty wykonalne i wtedy bardzo proszę. Wtedy znowu powinna wejść społeczność lokalna, powinny rozpocząć się dyskusje, faktyczne dyskusje, a nie tylko takie pozorowane. I w efekcie powinien być wybrany wariant optymalny. I to ta sfera partycypacji społecznej, która werbalnie jest zgłoszona od dziesięcioleci, jest w moim przekonaniu jednym z ważniejszych elementów aktualnej rzeczywistości politycznej, aktualnej rzeczywistości społecznej. Ponieważ nie dzieje się w praktyce administracji, działania administracji, nie dzieje się nic, do czego administracja nie jest przepisami zmuszona czy zobligowana, to musi to być zapisane w przepisie. Ustawy.
pan prezes Kolpiński, odbywamy sobie czas takie bardzo interesujące spotkania i ci z naszych kolegów, którzy mają doświadczenie w działalności w administracji, czy samorządowej, czy państwowej, mówią, że bardzo dobrze, jeżeli ktoś, na przykład kolega, który był burmistrzem, mówi, no, a świadomy człowiek, urbanista, no, miałem taki pomysł, tam wprowadziłem pewne rozwiązania, które uważałem, że będą właściwe, a one nie wynikają bezpośrednio z ustaw. To się musiał potem bardzo długo tłumaczyć przed NIK-iem, innymi organami. Musiał się bardzo długo tłumaczyć, dlaczego pozwolił sobie na zrobienie czegoś, dlaczego nie był zmuszony ustawą, czyli nie czynił sam, czy upoważniony. Więc na to chcę zwrócić uwagę, że jeżeli chcielibyśmy, aby to pojęcie partycypacji społecznej miało konkretne treści, to nie wystarczy mówienie o tym, trzeba doprowadzić do tego, aby stało się to wymogiem ustawowym i właściwie zapisane. I kończąc już moją wypowiedź, zgadzam się całkowicie, no nie tylko z tym, ale między innymi z tym, o czym mówił profesor Nowakowski, że miasta, zwłaszcza duże miasta, czy średnie i duże miasta, powinny mieć obligatoryjny plan ogólny, miejscowy plan ogólny. Jest kwestią dyskusji, jaka powinna być treść tego planu ogólnego, to jest zupełnie inna historia. Natomiast sytuacja taka, jaka jest w tej chwili, że dla miasta jest studium, ale studium wprost nikogo do niczego nie zobowiązuje. Tak nie jest przepisem gminnym, tylko jest właśnie taki, który jest zaproszony. I można, niezależnie od tego studium, można w różnych miejscach, na przykład optymalnych z punktu widzenia rozwoju układów komunikacyjnych, można, a nawet trzeba przy spełnieniu pewnych warunków, trzeba wydawać pierw decyzję o warunku zabudowy, a potem pozwolenie na budowę budynku, prawda, czyli blokować ten korytarz. No, taka sytuacja jest moim przekonaniem absolutnie nieracjonalna, powoduje całą masę komplikacji później i dlatego rozwiązaniem dla miast dużych, średnich, czyli tam, gdzie naprawdę ta intensywność procesów inwestycyjnych jest duża, powinien być obligatoryjny plan ogólny na terenach wiejskich, małomiasteczkowych, takich nie jest potrzebny. Na terenach gmin wiejskich powstaje jedna zagroda na rok albo na dwa lata. Tak? No to po co, jak to się mówi, strzelać za na dobrudni? Po co zmuszać te biedne gminy do wydawania pieniędzy i energii na sporządzanie generalnych planów? Natomiast tam, gdzie dzieje się dużo, to bez tego typu rozwiązania, które nie jest aktualną ustawą przewidziane, nie da rady. A są oczywiście w tym momencie podnoszone ze strony prawników obiekcje, że to będzie, jak to będzie, sytuacja, że na tym samym obszarze będą dwa plany, nie musi być. Można tak, jak to w Anglii jest robione, że jest plan ogólny miasta i po czym poszczególne fragmenty tego planu ogólnego są uszczegółowiane poprzez plany szczegółowe, miejscowe plany szczegółowe. W momencie, kiedy taki miejscowy plan szczegółowy jest uchwalony, on się staje elementem tego planu ogólnego, tylko o większej dokładności. Prawda? Więc nie mamy sytuacji dwóch planów na tego samego terenu, czyli taki jednolity plan rozwoju jest absolutnie. To tyle, tak bardzo, bardzo pobieżnie. Mam nadzieję, że jeśli będą w dyskusji jakieś problemy, to spróbuję rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym momencie chciałbym zakończyć pierwszą część naszego spotkania. W tym momencie przewidziana jest krótka przerwa. Postarajmy się, żeby nie była jednak dłuższa niż 10 minut. Wtedy wrócimy tutaj na dyskusję. Mamy zarysowany obraz z pewnością niepełny tego, jak wygląda planowanie w Polsce, jak może wyglądać, czy jak powinno wyglądać. Zachęcamy do zebrania myśli i zadawania pytań lub też komentowania tego, co szanowni panowie powiedzieli. Gdyby ktoś musiał w tym momencie wyjść, to mamy prezent od Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Warszawie.
książki Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku pod redakcją Sławomira Axela dla wszystkich. Jest to taki dla wszystkich uczestników darmowy prezent, gdyby ktoś musiał wyjść, ale zachęcam oczywiście. Książka tylko po dyskusji. Książka po dyskusji. Prosimy bardzo. Więc zapraszamy teraz na krótką przerwę. Nasza dyskusja nie ucierpi i każdy będzie miał do dodania pewne komentarze, ale chciałbym jednak usłyszeć głos od naszych uczestników, więc proszę o zgłaszanie się i komentowanie. Dziękuję. Ja się zgłaszam, ale młodzieży daje pierwszy głos. To może w sumie ja zacznę od razu, odnosząc się tak na świeżo jeszcze do tego, co mówił pan Świetlik a propos tej oddolnej inicjatywy presji na władzę. Trochę mam wrażenie, że u nas problemem jest to, że w społeczeństwie taka świadomość przestrzenna jest na bardzo, bardzo niskim poziomie i dopiero jeżeli spróbujemy w jakiś sposób na to wpłynąć, tak, żeby ludzie zaczęli się przejmować trochę, tak? Bo wydaje mi się, że na co dzień nikt się nie przejmuje tym, jak wygląda miasto, jak wygląda przestrzeń wokół tego, gdzie się poruszamy i tak dalej. I tylko jakiś mały odsetek ludzi, którzy się tym interesują, którzy próbują się tym zająć, zwracają uwagę, że to jest rzeczywiście słabe w tym momencie i właśnie, nie wiem, ja bym spróbował znaleźć jakiś sposób, żeby zwiększyć tą świadomość, taką przestrzenną wrażliwość też na jakość tej przestrzeni, która nas otacza i nie wiem, jakieś ewentualne propozycje. Czy moglibyśmy po prostu w systemie szkolnictwa od początku w zasadzie coś takiego wprowadzić, co mogłoby ewentualnie potem później działać, czy jest jakiś może inny sposób? Czy mogę tutaj powiedzieć tak, że ludzie angażują się w to, co ich boli przede wszystkim, prawda? I stąd była moja sugestia, żeby w pierwszym rzędzie pytać ludzi, co im dolega w sferze tej, o której rozmawiam. Oczywiście kwestia edukacji i tak dalej, jestem za generalnie, za edukacją, tylko że nie bardzo wierzę w skuteczność edukacji w momencie, kiedy osoba edukowana czy osoby edukowane nie bardzo wiedzą, po co im to, prawda? Dlaczego miałoby to im służyć? A potrzeby edukacji będą uzyskiwać wtedy, kiedy będą chcieli coś konkretnego załatwić. I dlatego w moim przekonaniu, mówię, nie negując w ogóle potrzeby edukacji, może mój sceptycyzm bierze się z tego, że po prostu już od tylu lat o tym słyszę, nic z tego nie wychodzi, prawda? Ale można skorzystać nawet bez takiej powszechnej edukacji, ale takiej zawężonej edukacji, można skorzystać z doświadczeń krajów, które od dłuższego czasu bawią się w demokrację. Na przykład w Anglii, gdy przystępuje się do sporządzania planu miejscowego dla jakiegoś obszaru, to informacja na ten temat jest nie dość, że powszechna, to wręcz natrętna. A są rozkładane ulotki w miejscach, gdzie dużo ludzi przychodzi. A są plakaty, a jeżdżą megafony i mówią o tym, prawda, że będzie sporządzany plan miejscowy. U nas informacja o tym, że będzie sporządzany plan miejscowy, jest zamieszczana w prasie, gdzieś tam na 17, 18 stronie, prawda, jest informacja, że będzie sporządzany plan miejscowy i koniec, tak, i że można składać wnioski. Więc pierwsza sprawa to jest w ramach tejże edukacji troszkę inaczej, to znaczy nie edukacja taka typu uniwersyteckiego, tylko praktyczna, że pierwsza sprawa, żeby ludzie wiedzieli, że w
tam będzie sporządzany. W tej chwili w Polsce 90% ludzi na obszarze, który tak powiem jest sporządzany w Polsce, w ogóle nie wie o tym, że on będzie sporządzany. Druga rzecz to jest wyjaśnienie właśnie w ramach tego, czymże to taki plan jest i co można przez ten plan uzyskać, a czego nie. Prawda? Bo bardzo często ludzie, kiedy się tam rozmawia, tak, no to utożsamiają plan miejscowy z projektem budowlanym. Więc i tak dalej, i tak dalej. Także nie chcę za dużo czasu zajmować. Natomiast inne formy edukacji, znaczy nie edukacja jak w klasycznym rozumieniu były pomysły, żeby w szkołach, prawda, w liceach i tak dalej, no w moim przekonaniu to nie przyniesie wielkiego rezultatu. Natomiast dać ludziom szansę wypowiedzenia się, ukierunkowując, znaczy informując, o czym w ogóle jest mowa, to przyniesie najlepszy rezultat. Dziękujemy za komentarz. Czy są kolejne pytania? Chciałbym parę uwag takich, jeśli mogę, tak? To może mieć ten... Pani profesor, pan wspomniał w pewnym momencie o tym, że udało się w latach 60. czy 70. stworzyć pewien język, znaczy tożsamy, tak, dla tej grupy osób. Ja myślę, że ten język jest częściowo i rozwiązaniem problemu, tak, który obecnie jest jakiś związany z gospodarką przestrzenną, tak? Dlaczego? Przede wszystkim wtedy, powiedzmy, że obecnie, jak mówię, tak, gdzie ja mieszkam, tak jest analizowany wzrok na zagospodarowanie przestrzennego. Ja widzę, że ludzie nie rozumieją tego, tych planów, czy, które mają oglądać, tak? To jest pierwsza rzecz. To znaczy, te plany są stworzone przez urbanistów, są przekładane dla osób do zapoznania się. One są spisane tym specyficznym językiem. Jak ktoś nie zna tego języka, to uważam, że to jest problem komunikacyjny. Podstawowy na tej zasadzie. Że ktoś otrzymuje informację, że działka numer taka i taka, przeznaczenie takie i takie, on nawet nie wie, czy to chodzi o jego działkę. Że to jest te miejsce, gdzie on jest, to jest tam w ogóle działka. Dla niego jest to trudno określane. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, co pan jakby sugeruje, czy jakby wnosił pod dyskusję związaną od rozdzielenia decyzji o zabudowie od własności, ja uważam, że w Polsce jest nie do przejścia. To znaczy uważam, że wynika to z tego, że brak jest podstawowego zaufania do urzędnika w ten sposób. I dlaczego tak uważam? W Polsce w chwili obecnej uzyskanie pozwolenia na zabudowę, na budowę, tak? Często w dużym mieście to jest nawet kilkaset dni na tej zasadzie. Uważam, że każdy, kto się zajmuje budownictwem, inwestowaniem, posiada swoją nieruchomość, ma jedno podstawowe doświadczenie. Urzędnik czy urząd, który się tym zajmuje, wydaje mu decyzję w ostatnim możliwym terminie. Zawsze jest taka sytuacja, że de facto, mimo że terminy są w ustawie tak oznaczane, to de facto możesz się spodziewać, że otrzymasz ostatniego dnia decyzję wydaną, parę dni później otrzymasz ją tam dla siebie, tak? To powoduje o tym, że my nie wierzymy, ja myślę, jako mieszkańcy, urzędnikowi, że on działa w naszym interesie. On działa w swoim interesie. To jest pierwsza rzecz. W ostatnim możliwym momencie, tak? Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, tak, na tej zasadzie. Tutaj podam po prostu przykład, dlaczego tak myślę, że to jest trudne. Prosiłbym, żeby nasz gość nie brał tego do siebie. Ostatnio jeden plan, który był bodajże poddawany do dyskusji, miała być publiczna debata na temat planu, jest termin wyznaczony przez Miasto Stołeczne Warszawy na godzinę 16 w piątek, tak na tej zasadzie. Proszę mi wierzyć, w Warszawie nie pracuje się do godziny 16 albo 15. Tak pracują urzędnicy. Oni po co tak wyznaczyli, żeby nikt nie przeszedł? I dokładnie to jest tak. To oznacza dokładnie, że oni nie są zainteresowani tym, że mieszkańcy. I mniej są zainteresowani, mieszkańców mniej się pokaże, mniej się zainteresuje, tym oni będą mieli mniej pracy, czy mniej uwag, mniej wszystkiego, tak? Motywacja jest dokładnie w ten sposób. To jest taka jakby parę moich uwag. Czyli mogę na ten temat. Bardzo. To jest oczywiste, że to jest taka socjotechnika, tak? Ale z czego ona się bierze? Ona bierze się z tego, że ta publiczna dyskusja to nie jest faktyczna publiczna dyskusja z reprezentacjami, z przedstawicielami społeczności, tylko to są wystąpienia paru osób zainteresowanych bezpośrednio
osiągnięciem tej czy innej konkretnej sprawy. I są albo tak zwani deweloperzy, którzy chcą mieć osiągnięte coś w plus, albo są niestety przedstawiciele NGO-sów, którzy chcą zablokować, prawda? I to jest przyczyna I nawet gdyby ta dyskusja była nie w piątek o 16, a w poniedziałek o 19, to by się nic by się nie zmieniło. Może byłoby ciut więcej osób, ale nie zmieniłaby się istota sprawy. Istota sprawy jednak jest bardzo takim formalistycznym i niemerytorycznym potraktowaniu problematyki partycypacji społecznej. Tylko jedno pytanie. Ja się zgadzam, że być może to by nie spowodowało tej zmiany, ale ja uważam, że zmieniłoby się jedna rzecz, żebyśmy zaczęli myśleć, że urząd stara się nam pomóc albo działać w naszym interesie. Zostawię to bez komentarza. Jeśli to pan słusznie zauważył, ten problem nasz, polską bolączkę po prostu. Pan powiedział, brak zaufania do urzędnika. Ja to rozszerzę. Brak zaufania w ogóle. Badania socjologiczne robione w tym zakresie. Mówią, że Polska stoi na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zaufanie. Nie mamy zaufania. Skąd się to bierze? Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu musimy się wychować. Ja byłem zdziwiony na przykład w Stanach Zjednoczonych, że tam się właśnie nie wolno nie mieć zaufania. Czułem się zgodnie jak urzędnik na poczcie. Wszędzie musiałem pieczęcie stawiać. To jest Polska. Niestety. To jest ten właśnie brak zaufania, prawda? Bez papierka nie ma ciebie. To słownie w ten sposób. Bez dowodu nie istniejesz w ogóle. Jak to zmienić? No, mi się wydaje, że to są problemy chyba nawet pokoleń, bo to coś jest jeszcze z starskich czasów. No. Dobrze, to teraz pan Maciej na to zawsze. Ja rzeczywiście chciałem też do tego nawiązać, bo z jednej strony brak zaufania, ale jeszcze też chyba warto powiedzieć, że jest coś, co można byłoby nazwać jakąś kulturą strachu, czyli ten strach jest kolejną emocją, która bardzo wpływa na praktykę i tu chciałbym się spytać panu o jakąś refleksję. Już pewne tu elementy w preparatach zostały zauważone i poruszone, bo może zacznę od tego, że jest, tak jak było powiedziane, bardzo ważna sprawa związana z tworzeniem dobrego prawa. I oczywiście to jest niesłychanie ważne i też się wiąże z przestrzeganiem prawa. Natomiast wiadomo, że nie wszystko daje się skodyfikować i w 100% uregulować i trudno do tego dążyć, czy trudno mieć ambicje, żeby tak wszystko uregulować w prawie. Gdzieś pozostaje miejsce na decyzję człowieka, na jego dobrą wolę, na zasady etyki, prawda? I tu się pojawia właśnie ten strach u decydentów. Moje pytanie jest takie, bo pewnie z perspektywy czasu łatwo jest to zidentyfikować. Co się stało i kiedy właściwie to się stało,
na jakim etapie, że ten strach zaczął tak paraliżować decydentów. I czy jest coś, co można, czy gdzie można byłoby szukać jakichś sposobów na poradzenie sobie ze zmianą tej mentalności, można powiedzieć, urzędniczej? Jeżeli można, wydaje mi się, jako urzędnik wieloletni i w zasadzie jeszcze do dzisiaj chyba, tak? Tak, jestem urzędnikiem samorządowym, pracując w Mazowieckim Urzędzie Planowania Regionalnego, ale wcześniej pracowałem przez 10 lat jako nadzór wojewody nad planami urbanistycznymi, a więc te wszystkie, że tak powiem, uwagi biorę do siebie. Oczywiście odpowiem troszkę tak już może swobodnie. Otóż jak przychodzi kontrola w naszym systemie, gdzie wszystkie decyzje są przeterminowane, to i słusznie robi, bierze te decyzje, które są przed czasem wydane. One są najbardziej podejrzane. To jest oczywiste, no, że jak ktoś wydał przed czasem, to albo wojewoda zadzwonił i kazał mu wydać tą decyzję, albo ten ktoś sam do mnie dotarł bez wojewody i spowodował, że ja przed czasem uzgodniłem plan, wydałem decyzję. Przecież my mamy dzisiaj, bo gdyby było to prawdą, to byłoby tak, że wszystkie decyzje są w czasie wydawane i tak dalej. Nie, wszystkie są przeterminowane. W czasie wydana jest podejrzana z punktu widzenia CBA. Jestem po prostu w zasadzie... Tak jest. Jest, mamy już tego. Kiedy się wziął strach urzędniczy przed działaniem? Paradoksalnie, i tu powiem, to zabrzmi może bardzo paradoksalnie, to jest hipoteza, bo nikt tego, z nikim tego nie uzgadniałem, tak bym powiedział. Ale zapomina się, proszę Państwa, o tym, że w Polsce działa Naczelny Sąd Administracyjny. Kto go powołał? Generał Jaruzelski. Na początku lat 80. dopiero. Przedtem działały komitety, nie istniało coś takiego jak prawo administracyjne, sądownictwo administracyjne, bo oczywiście sądownictwo powszechne, były systemy odwoławcze, ale działały, że tak powiem, no, określone, inna była sytuacja. Dzisiaj, proszę Państwa, z tym strachem i z tym urzędnikiem my mamy, to znaczy tak, to jest dyskusja bardzo, powiedziałbym, niemalże taka pryncypialno-filozoficzna. Czy lepiej mieć urzędnika, który jest taki sympatyczny, fajny i potrafi, czy urzędnika, który przestrzega prawa? Ja bym powiedział, że tu wcale nie jest rozstrzygnięta ta kwestia. Bo urzędnik, który, no tak, no jasne, Kazimierzu ktoś no, na terenie niebudowlanym założył taki shop, ale jest artysta z brodą, fajnie jeszcze śpiewa na gitarze, no to w zasadzie dobrze, że to tam zrobił, bo to nawet pasuje, prawda? Ale on popełnił wykroczenie, bo on zaplanował, prawda, na terenie, że tak powiem, nieprzewidzianym do zabudowy. Więc, ale oczywiście opinia społeczna wyrażona przez gazetę była taka, że w zasadzie tępi urzędnicy niszczą dzieło artysty, który się pobudował na terenie, prawda, fajnym w Kazimierzu nad Wisłą, no artysty. No to są te problemy. Ja bym powiedział tak, że ten strach urzędników to nie jest tylko kwestia, jakby to powiedzieć, strachu, tylko to jest kwestia jednak no, przyjęcia pewnej filozofii, prawda, pewnej filozofii. Czy urzędnik jest od wykonywania prawa czy i stosowania, czy jest od, że tak powiem, działania pozytywnego, od działania, które ma ułatwiać, robić i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że mam tu tak zwane mieszane uczucia, będąc, jak mówię, urzędnikiem, starając się, mając nawet dowody, prawda, na to, że petenci dziękowali mi za taką postawę, pisząc list do wojewody, gratulacyjnie, że ma takiego urzędnika, który co prawda nic nie może, ale za to jest bardzo miły. I to było o mnie, tak, prawda? No i ja sobie to wieszam tam na ścianie w ramki do tego, ale no, też jest takie prawo. To znaczy, więc patrzmy na tą sprawę troszkę tak spokojniej, że to nie jest tylko kwestia urzędnika, to jest również administracji, to jest również kwestia odpowiedniego prawa. Jeszcze jedna uwaga. My dzisiaj mówimy, że decyzja o warunkach zabudowy jest uznaniowa. Nieporozumienie. Ona jest nieuznaniowa. Uznaniowość to jest też kwestia, musi być uregulowana prawnie. To znaczy decyzja o warunkach zabudowy, ona nie jest uznaniowa. Ona jest czasami przypadkowa, ale nie jest decyzją uznaniową, bo zgodnie z prawem urzędnik musi się stosować do określonych uwarunkowań prawnych. On nie może nawet zmienić wniosku tego, który składa.
Więc są to złożone sprawy, ale... No, chociażby ona tylko nie powinna być administracyjna. No, więc oczywiście. Natomiast problem tego urzędnika, bo jak mówię, to jest taki złożony. Nie można. Ja dorzucę króciutko. Przykład mój własny. Mi się wydaje, że to nie tylko tak, że byłeś miłym urzędnikiem, ale że po prostu byłeś urzędnikiem myślącym. Bo nie zawsze wszystko w ramach prawa da się właściwie zdecydować. Ja byłem tylko 3 lata urzędnikiem. Mój dyrektor, bo ja byłem tylko wice, przychodził do mnie bardzo dosyć często i mówił: panie Maćku, pan na samochód, to niech tam pan to podpisze, bo to grozi jakąś finansową, prawda? Ja nigdy nie sprawdzałem dokładnie prawa. No tyle co wiedziałem, to nigdy szczegółowo sprawdzałem logikę postępowania, wyłącznie. Proszę Państwa, żyję do tej pory, bo mi nie uciekło. Dziękuję. Właśnie o to chodzi, że prawdę mówiąc, ja miałem to na myśli, że ten strach jakby paraliżuje myślenie, tak? I w momencie, kiedy jest wydawana decyzja o warunkach zabudowy, na jakim wieżowiec w nieodpowiednim miejscu, tak? To ten strach powoduje, że ten urzędnik boi się, ponieważ no, rzeczywiście zgodnie z wszystkimi przepisami on musi to wydać, tak? No, po prostu boi się myśleć, że można jednak przeciwdziałać swojemu działaniu, tak? I to są te negatywne chyba skutki właśnie tego strachu największe. To znacznie gorzej, jak naczelnik miał możliwość całkowicie wolontaryjnie mówić, co jest dobre, a co jest złe. To było strasznie gorzej. Oczywiście. Co, a może co zrobić, żebyśmy się nie musieli bać takiej sytuacji? To było prawa można różne nierozte decyzje przecież. To jest dyskusyjne, ale teraz pan Krochowski jakoś się zgłaszał już dawno. Ja mam do kilka uwag bardzo krótkich, bo znaczy zacznę od tego, że bardzo mi odpowiada to, co pierwszy dyskutant powiedział, czyli pan o tej edukacji. Ja nie wiem, jak edukować i tak dalej, ale to jest klucz, dlatego że problem nie jest strach czy jakiś, jak to zaczniemy to nazywać szczegółowo. Problem jest jakość rządzenia, która jest taka sobie i uważam, że jak mówimy o problemach z przestrzenią, to zrobiono chyba bardzo dużo, żeby skompromitować planowanie przestrzenne i w ogóle traktować się poważnie. Weszliśmy z takim strasznym bagażem, że nie wiem, a potem przez te 20 lat transformacji nauczyliśmy się robić budżety, zadaniowe i różne rzeczy. Natomiast pewnie standardów nie da się wprowadzić, narzucić czy zadekretować. To jest jedna rzecz. A planowanie jest częścią tego rządzenia. Zaraz do tego, co mówił kolega świetnie o tej partycypacji, to ja też się zgadzam, chociaż mnie to się wydaje, że i to znowu edukacja wraca. Nie ma partycypacji, bo obie strony nie traktują się poważnie. To jest pierwszy warunek do tego, żeby była jakakolwiek współpraca. Nie traktują mieszkańcy poważnie władzy, bo jej nie ufają, a władza nie traktuje poważnie mieszkańców z różnych powodów. Może ufa mieszkańcom, ale ma inne powody, żeby się nie przejmować tym, co oni mówią. Wydaje mi się także, że mamy też schedę taką, że planista to jest ten demiurg, który organizuje nam życie, bo decyduje o różnych szczegółach. Tymczasem to nie jest kwestia planu, tylko właśnie różnych innych przedsięwzięć związanych z rozwojem. To teraz się nazywa zintegrowanym planowaniem chyba, czy jakoś tak. I tutaj dopatruje się głównych problemów, bo no, chociażby to, że nie mamy reprezentantów społeczności lokalnych, albo nie wiemy, kto jest reprezentantem, tak jak ktoś z Państwa powiedział przed chwilą, że mówił to kolega świetny chyba też, że mówią 3 osoby w swoim interesie, developer plus coś tam jeszcze, no to też świadczy o tym, że ludzie nie wiedzą, czym im grozi, bo nie rozumieją tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Ja każdy przytoczył przykład z życia, to ja powiem z życia mojego. W Konstancinie Jeziornej przygotowano plan, którym się nikt nie interesował, póki 2 razy nie zalało całej okolicy. Mieszkańcy zaczęli się interesować. I okazało, że mieszkają tam jacyś architekci, urbaniści, planiści i na spotkaniach mniej lub bardziej formalnych nie było żadnego edukowania, uporządkowania.
zabetonowanego. To była dyskusja i powiedzenie, co to znaczy zabetonowanie powierzchni, dlaczego podatek deszczowy tam i tak, tego typu. Zaprotestowali mieszkańcy, zablokowali wszystko. Gmina się zastanawia, co z tym planem zrobić, bo miała plany wpuścić dewelopera na olbrzymi obszar pod Lasem Kabackim i Przykierszu. Więc jest to edukowanie, jest to partycypacja akurat w takim wymiarze specyficznym, bo można było być może wcześniej jakoś to inaczej zrobić. Ja chciałem jeszcze tak do tego, co tutaj była mowa na temat właśnie tych samorządów, a pewnych decyzji. Ja myślę, że problem polega też na tym, że jak gdyby pewna partycypacja społeczna w pewnym planowaniu, ona jest traktowana nieraz przesadnie, znaczy w swoich, tak powiem, decyzjach. Ja pamiętam świetny artykuł naszej koleżanki z Krakowa, pani Basi Zastawnej, w ostatnim numerze urbanisty, tego który się dwa lata temu, czy ten jako ostatni ukazał, propisuje historię planowania gminy Kościelisko i że potem przychodzi na jedno spotkanie, przychodzi kilkadziesiąt osób rozświetlony, jak ona śmiała tutaj po drogę, tam chyba drogę na ziemi, czy coś, awantura straszna, no tam to dobrze, skreślimy, to nie ma to sensu. Następnym razem znowu spotkanie, przychodzi tłum ludzi i zaczyna, dlaczego tutaj tej drogi, że oni to powiedzieli, jak to państwo nie chcieli, nie, my nie, okazało się, tylko mi inni ludzie przyszli. Mi się wydaje, że jednak odpowiedzialność władzy samorządowej, te, które wybieramy, ja jestem bardzo sceptyczny, i to nie tak wolną demokrację bezpośrednio, bo po co my tych ludzi wybieramy, po co im płacimy, oni powinni podejmować decyzje i mieć, powiedzmy, no, odwagę podejmować decyzje. Co prawda jest tak, że my im w tym wcale nie ułatwiamy, znaczy my, mówię, my jako społeczeństwo, my jako państwo, to co tutaj przed chwileczką kolega powiedział na temat tych decyzji dotyczących wieżowców w Warszawie i tego urzędnika, który się boi, powiedzmy, bo myśmy go zostawili, mówimy, jako państwo napisanego, dlatego że no, jest skandalem, że nie ma obowiązującego planu mieścia Warszawy, który powinien być podstawowym dokumentem i wiadomo, że pewne, jest takich kilka głupich problemów miejsc w Warszawie, typu powiedzmy plac Defilad, który od iluś lat, nie wiem, 20 paru bez przerwy są powiedzmy poglądy nowe na temat tego, co tam ma być i co jakiś czas powiedzmy ktoś przychodzi i żąda, żeby mu wydać jakąś decyzję. Na szczęście na ten plac jeszcze nic nie mówią, ale w innych miejscach tak. Czyli jest kwestia powiedzmy całkowitego bałaganu administracyjnego. Więc powiedzmy, że te 80 milionów do 70 milionów wokół Warszawy chętnych, powiedzmy gotowych do zagospodarowania w formie budownictwa mieszkaniowego wynika z idiotyzmu, który zrobiliśmy w 1998 roku, rezygnując z czegoś takiego jak województwo stołeczne warszawskie, które było logiczne z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, gdzie pewne decyzje, doprawda to inaczej, inny, to inaczej troszkę ten system, no, miałyby swojego jakby autora. W tej chwili, no kto jest autorem bałaganu przestrzennego, to że Warszawa się poza granicami, no. Różni ludzie robią tak, żeby im było dobrze, powiedzmy. A już przyjdzie deweloper, wybuduje tam jakieś, powiedzmy, coś z tego będziemy mieli. To jest jedna rzecz, którą warto tak pewnie, patrząc pewną efektywność i powiedzmy planowania przestrzennego w Polsce pamiętać. Znaczy, no, mamy jakąś straszliwą tradycję. Ja nie widzę takich krajów w Europie, tej dowolności, powiedzmy, tak powiem, w budowaniu się, nazwijmy to tak. Zresztą ustawa zapisuje, powiedzmy, że każdy ma prawo do zagospodarowania swojej przestrzeni. A to wynika z pewnych historycznych zaszłości. Gdziekolwiek pojedziemy, pewnie za granicę naszego kraju, a nie mówię o wschodzie, bo nie znam, ale gdzie indziej mamy do czynienia ze zwartą zabudową. I ja się obawiam, że jeśli, powiedzmy, nie zmienimy jedną z tych kilkudziesięciu tych ustaw, o których, powiedzmy, kolega prezes na początku mówił, które tak naprawdę warunkują możliwości, tak powiem, działania urbanisty, to my nie damy sobie rady nigdy z takim zjawiskiem jak ulicówka, która będzie, co można zrobić, pewnie, można rozsądnie będziemy rozwiązać problemy ulicówki przechodzące przez nim drogi tranzytowe. Czy właśnie to rozpraszanie się miast, czy dzielenie się gospodarstw, no państwo jesteście geografami, spójrzcie na mapę, 1 do 50 tysięcy, zwłaszcza dla południu Polski, jak widać, jak ta ospa osadnicza wszędzie właściwie decyzje jakiekolwiek, powiedzmy, takie są bardzo, bardzo utrudnione i z tego sobie też trzeba zdawać sprawę, że te tradycje, które w nas się, powiedzmy, kiedyś w średniowieczu zaczęto, powiedzmy, w innych krajach inaczej gospodarować przestrzenią, powiedzmy, majątkami, powiedzmy, nie można było ich dzielić. U nas wszystko, powiedzmy, można dzielić do najmniejszych działki budowlanych,
hektar to jest niby gospodarstwo rolne, wtedy można budować na osiedlisko. I to jest olbrzymi problem, naprawdę, jeśli chodzi o tym, o już poza granicami miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz o głos poprosił pan Stanisław Kurman. Ja jak wchodzę do biblioteki, na uniwersytet w ogóle, do biblioteki uniwersyteckiej, która jest taką świątynią, i czytam te wszystkie napisy, które są na frontonie jej umieszczone, to wydaje mi się, że najistotniej to tak, gdzie mam poczucie, że warto by mówić o sprawach logicznego myślenia, którego uniwersytet musi uczyć. I trochę z logiką chciałbym, z takim wstępem chciałbym się odnieść do tytułu dzisiejszego seminarium. Model idealnego zarządzania przestrzenią. Tak to się nazywa. Jeżeli idealnego, no to z założenia utopijnie. Żeby ideał jest utopijny, nieosiągalny. Jeżeli jest, ale czy to źle? Nie, bo są różne rodzaje utopii. Można powiedzieć, pięknie o tym pisał Kołakowski, że utopią jest, jeżeli ktoś chce mieszkać na rogu Broadwayu i 42 ulicy w Nowym Jorku, żeby był obok las, w domku jednorodzinnym, ale żeby obok był Opera Paryska albo La Scala i żeby było 100 metrów do World Trade Center. I to jest utopia destrukcyjna, ale jest utopia pozytywna, która wyznacza nieosiągalny wprawdzie, ale pewien model, do którego warto się zbliżać. I rozumiem, że o takiej utopii chcę mówić. Ale żeby utopia nie była destrukcyjna,